Cześć, tu Kamil, a to jest Minuta z Ziemią. Przepis na burzę jest prosty. Potrzebujesz zimnego powietrza u góry i gorącego, wilgotnego powietrza na dole. Słońce rozgrzewa ziemię, co powoduje powstanie gorącego, wilgotnego powietrza, które unosi się mieszając z zimnym i tworząc chmury. To powietrze, wznosząc się, tworzy próżnię, która zasysa otaczające je powietrze, tworząc wysoki stos chmur. Następnie, gdy chłodne, ciężkie powietrze na szczycie stosu opada, generuje wiatr, deszcz i w końcu błyskawice. Deszcz i wiatr blokują jednak możliwość unoszenia się gorącego, wilgotnego powietrza, co powoduje, że burzy dosłownie brakuje pary. Dlatego burze, choć intensywne, są zazwyczaj krótkotrwałe. Jednak ten sam przepis można wykorzystać do przygotowania specjalnego rodzaju burzy, która może wydawać się niekończąca, a mowa tu o burzy ogniowej. Tyle, że zamiast słońca jako źródła ciepła, potrzebujesz, no cóż, dzikiego ognia, który jak się okazuje wytwarza również wilgoć. Tak, spalanie drzew, trawy i innej roślinności wytwarza parę wodną. Kiedy gorące, wilgotne powietrze uwolnione przez dziki ogień wznosi się i spotyka z zimnym powietrzem, para wodna w nim zawarta skrapla się i tworzy chmury. Ogniste chmury. Tak długo, jak ogień ma rośliny do spalenia, gorące, wilgotne powietrze będzie nadal zasysane i będzie zasilać chmury, aż przerodzą się one w burzę ogniową, która może wytworzyć czarny jak sadza deszcz. Być może myślisz sobie, świetnie, a więc ten deszcz spadnie, ugasi ogień i zatrzyma burzę. Nie do końca. Intensywne ciepło ognia zwykle powoduje, że deszcz wyparowuje zanim uderzy w znajdujący się poniżej ogień. Więc nie tylko ogień płynie dalej, ale nowo odparowana woda jeszcze bardziej podsyca burzę ogniową. Ech. W ten sposób taka burza może trwać 12 godzin lub więcej. To znacznie dłużej niż w przypadku normalnej burzy, która potrafi ucichnąć w ciągu około godziny. Burza ogniowa ostatecznie kończy się, gdy zabraknie w niej kluczowego składnika. Paliwa dla ognia, które znajduje się poniżej, zabijając ogień i całą burzę. Czasami jednak prądy powietrzne mogą się zmienić i przesunąć wciąż szalejącą burzę ogniową w zupełnie inny rejon, gdzie mogą uderzyć pioruny i rozpocząć nowe pożary i nowe burze ogniowe, tak jak to się stało w Australii w czarną sobotę, kiedy burze, które przemieściły się na odległość 100 km, pomogły rozpocząć ponad 400 pojedynczych pożarów w całej południowej Australii. To jest przepis na katastrofę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.